Moi drodzy, po rocznej przerwie wróciliśmy do podziemia kopalni soli w Kłodawie. Słynna kopalnia, która gości nas tutaj po raz szósty. To w tym miejscu rozgrywany będzie kolejny turniej petanque, dubletów z udziałem zawodników z Polski, zawodników z Litwy. A wszystko to dzięki uprzejmości zarządu kopalni soli w Kłodawie, który współpracuje z nami i za co bardzo dziękujemy, że tak przychylnie podchodzą do naszej pasji i pozwalają nam tutaj co jakiś czas gościć i bawić się. 50 drużyn jutro ma tutaj grać, czyli blisko setka ludzi zjedzie na dół pod opieką braci górniczej, przewodników, którzy tutaj oprowadzają wycieczki. I wszystkim tym, którzy nigdy tutaj nie byli, polecam serdecznie na wybranie się do kopalni soli w Kłodawie, zobaczyć tą przepiękną trasę turystyczną, która mieści się na poziomie 600 metrów pod ziemią. Moi drodzy, 19 dzień stycznia 2024 roku. Znajdujemy się w Kłodawie, a dokładniej przed kopalnią soli w Kłodawie. Tutaj jest piękny nowy budynek kłodawskiej podziemnej trasy turystycznej. Ci, którzy będą brali udział dzisiaj w zawodach, znajdują się już w środku. Nieprzebrane tłumy kupują, rozmawiają, analizują. Dzień dobry, Jedlina. Witamy w Kłodawie. Witamy. Siema, mistrzu. Uśmiechamy się, pozdrawiamy rodziny. Przepraszam, co was tu sprowadza? Jakie są wasze oczekiwania? Dobra zabawa. Dobra zabawa, tak? Pierwszy miejsce. A który raz tu jesteście? Pierwszy. Dziewice. Dzień dobry panią. Co panie sprowadza do Kłodawy? Fantastyczne okoliczności przyrody, w której można poćwiczyć i zaprezentować swoje umiejętności grania w górę. I fantastyczne towarzystwo i świetny organizator. A towarzystwo jest tam. Nieprzebrane tłumy. Blisko 100 osób dzisiaj będzie grało, a dokładnie 48 drużyn. Który raz tu przyjechałaś? Pierwszy raz, ale wiele razy próbowałam, zawsze coś nam wypadało, ale bardzo się cieszę. Bardzo nam przykro, że nie ma Piotra i Ewy. Pozdrawiamy Łódź. Pozdrawiamy państwa Kolusów. Reszta to typowe, nie przyczynają się wysypki. Praca na wysokości, wystrzelek, pasów bezpieczeństwa, porażenie prądem, no i zła obsługa maszyn, to spowodowało śmierć tych ludzi. Od kulek nikt nie zginął. Proszę? Od kulek nikt nie jeszcze zginął. Jeszcze, wszystko jeszcze. Wszystko są tam. Jeszcze. Na wszystkim można być.
Uśmiechamy się. O, tam zaraz Stefan. Wszystko na Stefana. No. Piękną masz koszulkę. 32. edycja. Rzekłbym, że się starzejemy, ale na pewno nie. Wiecznie młodzi, nie Tomek? A że się zestresował. Nie dość, że dobrze grają, to jeszcze dostali organizację zawodów w Szczecinie. Szybko reaguje. Teraz mamy wagę, które siedzi.
Linka siedzi na grzbiecie, tu się ostatnio. To na ręczko trzeba przesunąć chwileczkę. Robię twoją pomysłowość. A czy nie będzie można na kanał obejrzeć? Nie mogę się odpowiedzieć. W Republice Bananowej. A wiecie, czyja to jest telewizja? Republika? Nie politykujemy tutaj. A czyja? Udziałowcem spółki jest Srebrna, czyli Jarosław Kaczyński. No, jest właścicielem. Telewizji Republika. Fajne kule. No, tylko że mnie tu rozdrożyłem nawet cię zbiegać. Wiesz, że polityką zajmuje się. A jeszcze nie. A jeszcze nie. Nie też, że oszustwo jeszcze kłamca. Przyzwyczajony do tego, że musi zapieprzać za innych. Oj. Słuchajcie, jak strzelamy, to bronimy. Tak nie wolno. Ale to zostaje tak, jak jest. Tak, bo nie zaznaczyłem. No. Zabierz kulę kolegi z boiska. Nie zaznaczyliśmy i musi tak być, tak stoi. Nie sądziłem, że kolega tak się wyrzuci. No ale to... W tych pięknych okolicznościach przyrody, natury, to co stworzył chaos, dawno, dawno temu gramy tutaj w kulki. Maszyny, wagoniki i 100 osób, które sobie tutaj spędzają 19 stycznia 2024 wolny czas. Daleko i pod górę. Tu jest pod górkę jak w Wiedlinie. Aj, cofnęła. Przekraczamy granice żartów, nie, ale... My się znamy na takich żartach. Zaczynamy.
Ja już sobie pójdę. Chciałem zrobić. Spesił zawodnika. Kurde. Liczyłem tutaj na pokazówkę. A to lipa, panie Marku, lipa. Panie Marku, pan się nie boi. Cały Ciechanów za panem stoi. Krępował się, no to ja już sobie stąd pójdę. Brawo ten pan! Mam nagrany konflikt.
Ja już od was poszedłem sobie. Teraz już na pewno mamy punkt. Nie, dla mnie takie samo. Daj Maciejowi, Maciej wyciągnie drugie oczy, Zdzisławowe. Mogę nawet użyczyć światła. Weszła, a druga nie. No nie, nie. Tak to później... Muszę sobie coś zrobić, żeby... Jak to w kurde, mierzenie w kolorach. Czyli ja się wypakuję, zdaje się rozpakuję.